perspektywy strażaka, bo przecież sam nim jestem. Jest to dzień wyjątkowy, świętujemy nie tylko dzień patrona, bo pamiętajmy, że obchody zaczynamy 4 maja, dniem patrona, pielgrzymką również do naszych sanktuariów na ziemi podlaskiej tutaj, ale dzień strażaka to jest podziękowanie, wyróżnienia, odznaczenia i oczywiście podziękowanie dla osób, które wspierają Państwową Straż Pożarną, ochotników i za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Bo oczywiście te samochody częściowo przyszły do nas już z końcem roku, ale to są zakupy właśnie z 2022 roku. Dwa samochody ciężkie ratowniczo-gaśnicze, które trafiają do naszej komendy oraz drabina 32-metrowa. Zakupy drabina z środków komendanta głównego, z modernizacji Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a dwa samochody ciężkie ratowniczo-gaśnicze są to we współudziale środków samorządowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, tak jak pozyskujemy jako Państwowa Straż Pożarna nowe samochody, przekazujemy dzisiaj dwa samochody, które do tej pory u nas były w podziale bojowym, do OSP Matiaszówka i OSP Chodyłów. Thank you.